Hej, szczęść Boże, witajcie. Nie jest to żadna z serii, nie jest to piętpi, nie jest to, myśmy się spodziewali, nie jest to żadna konferencja, ani nawet w samo południe, ale to jest odcinek dziękujący, dziękczynny. Chcę po prostu Wam serdecznie, najserdeczniej jak tylko potrafię, podziękować za to, co wnosicie do mojego życia i co wnosicie na strefę wodza. Pierwszy powód tego dziękczynnego odcinka to to, że przekroczyliście 50 tysięcy subskrypcji. I może bym nawet tego nie wspominał, ale zaimponowało mi ostatnie kilka tygodni, bo tak wcześniej troszkę to się zatrzymało, a w ostatnich kilku tygodniach tak poszło do przodu. Bardzo serdecznie w takim razie witam wszystkich nowych na kanale Strefa Wodza. Jesteście tu mile widziani i bardzo się cieszę, że korzystacie z tego kanału. Więc to jest pierwsza informacja. Jest nas ponad 50 tysięcy na Strefie Wodza. Więc korzystajmy z tego, co możemy i czujcie się tutaj jak najlepiej. Druga rzecz. Auto dla wodza. Mikołaj, policjant z Nowego Jorku, zdecydował się na taką zbiórkę auto dla wodza. Uzbierał 3730 dolarów i 5604 zł. Tyle pieniędzy wpłynęło na nasze konto, żeby kupić auto dla wodza. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Wcześniej pożyczałem auto i to w ogóle najbardziej mnie cieszyło tak naprawdę, bo wtedy się spotykałem z tymi konkretnymi ludźmi, którzy mi takie auto pożyczali. Modliłem się za nich, byłem im wdzięczny, nosiłem ich w sercu. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy pożyczali mi auta do tej pory. No a ta cała zbiórka miała być po to, żebym już nie musiał pożyczać, tylko żebym wreszcie kupił takie auto. Ostatnio jeździłem Passatem z 2005 roku i tyle, że ostatnio już każdy mechanik, u którego byłem, stwierdzał, że to już jest niebezpieczne jeździć tym autem, więc dziękując Kubie bardzo za te ostatnie miesiące, za pożyczenie auta lub tak jak powiedziałem wcześniej, również pożyczałem od mamy księdza Marcina, pożyczałem od takiej rodziny ze Skierniewic, więc no bardzo, bardzo Wam dziękuję za pożyczki. Natomiast co będzie dalej ze mną? Zobaczymy. Na razie szukałem auta, znalazłem takie za 10 tysięcy albo za takie za 28 tysięcy. Na ten moment jest tak, to się przyznaje i wyznaje, że ojciec Adam Szustak pożyczył mi swoje, dlatego że wyjechał prawie na 2 miesiące za ocean, więc mu nie potrzeba, więc na razie tym jeżdżę. I myślę, co zrobić z tymi pieniędzmi, jak je dobrze spożytkować, żeby takie auto dla wodza było, żebym mógł po prostu swobodnie sobie jeździć. Mikołaj, policjant Nowego Jorku, on mówi prosto. Jestem powołany do tego, do tej służby, ty też jesteś powołany do swojej służby. Ja, żeby dobrze sprawować swoją służbę, potrzebuję samochód, komputer, pistolet, czy tam inne akcesoria policyjne, ty też powinieneś mieć to, co ci jest potrzebne do służby. To jest jego wykładnia rzeczy. Bardzo mi się ona podoba, jest prosta. Natomiast no, ja będę kombinował, co z tym zrobić, jak dobrze wykorzystać te pieniądze. Tak czy inaczej, bardzo każdemu, każdej z Was dziękuję, choćby za 1 grosz na auto dla wodza. To jest druga sprawa. Trzecia, Patronite, jak mówimy już o pieniądzach. Mam 69 patronów na ten moment. To jest około 2000 zł co miesiąc. Od marca 2021 roku uzbierało się już 48,5 tysiąca. Tak mniej więcej tyle pieniędzy na Patronite. Wykorzystywałem je na sprzęt, na opłacanie tych, którzy mi montują te filmy, bo ja sam nie potrafię, na funkcjonowanie fanpage'a, Instagrama, YouTube'a, więc staram się na bieżąco wszystko opłacać.
ogarniamy to. Także tak czy inaczej, bardzo dziękuję za wszystkie ofiary na Patronite w tym miejscu. No, jestem bardzo, bardzo wdzięczny Wam za każdy grosz. Też w ogóle chcę podziękować za wszystkie spotkania na żywo, we wszystkich miejscach, w których udaje mi się głosić. Byłem ostatnio w wielu miejscach, więc pozdrowienia, błogosławieństwa, wspólne selfie, to wszystko, co jest z tym związane. Uwielbiamy Pana Boga przez wszystko, więc za to wszystko dziękuję, za tą rozpoznawalność, która też pozwala mi głosić w takich miejscach, w których pewnie bym w innych wypadkach nie głosił. Także za to wszystko dziękuję, za tę łaskę od Pana Boga i za te wszystkie spotkania bardzo, bardzo, bardzo. Może przy okazji, jak już tak mówię o tym, to zawsze na takich spotkaniach mam książki czy audiobooki. Niektóre wydawnictwa już się wyczerpały z tego, co udało mi się wydać, ale na pewno jeszcze jest Droga Wodza jak orzeł w kurniku. To jest książka dla tych, którzy są jakoś zahukani, a potrzebują rozwinąć skrzydła. To jest książka Droga Wodza jak orzeł w kurniku. Potem Poszukiwacze pereł. Jak odnaleźć ten swój najcenniejszy skarb w życiu? O tym jest ta książka. Następna W ciemno za światłem, czyli Jak nie stracić wiary. To jest zapis mojej rozmowy z Marcinem Jakimowiczem z Gościa Niedzielnego. Jeżeli ktoś do tej rozmowy chce się dołączyć, to polecam tę książkę. I najświeższa Test na ojcostwo, chociaż niektórzy mówią, że powinna się nazywać test na dziecięctwo. To jest o relacjach z ojcem, z Bogiem Ojcem, ale też o relacjach rodzinnych. Jeżeli kogoś interesuje taka pozycja, to można te książki odszukać w internecie, czy kiedyś, gdy się spotkamy na żywo. Też audiobook Mirra i Pomarańcze, jeszcze ten chyba został, bo inne audiobooki, czy Śmiałość w modlitwie, czy Więcej ciała, czy kiedyś też były Poszukiwacze pereł, takie audiobook, to one już się chyba wyczerpały, więc nie wiem, czy są gdziekolwiek jeszcze do dostania. Jeszcze Litania o świętym Józefie, Mężczyzna na Bożą miarę, to jest i książeczka, i audiobook, ale też nie wiem, czy jeszcze gdziekolwiek są dostępne. Więc jeżeli ktoś by chciał jeszcze oprócz tego, co się dzieje na Strefie Wodza, skorzystać z jakichś wydawnictw, to bardzo serdecznie polecam, poszukajcie w internecie. A mi pozostaje tylko jeszcze raz zaprosić Was na Strefę Wodza, na fanpage'a, na Instagrama, a nade wszystko na YouTube. Tam się spotykamy, tam się cieszę, że mogę Was widzieć. A między nami mówiąc, i tak kiedyś, wierzę w to, spotkamy się na żywo, czy w tym świecie, czy w przyszłym. Bądźmy dziećmi Wodza Królewskimi. Niech Pan Bóg nam we wszystkim błogosławi, a ja jeszcze raz najserdeczniej za wszystko dziękuję. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!